Hiya Sharks, ojojoj, kurtka, czapka, zimno, the shark is dying, rekin umiera, bo ja uwielbiam słońce, no ale nie mamy wpływu na to, jaka jest pogoda, a zatem kroczek po kroczku nagrywamy kolejny Football Mental. Moi drodzy, piękny dzień, wczoraj Jagiellonia wygrała 3-0, Legia wygrała 4-0, a ja mam dla was wyrażonko z piłkarskiego angielskiego, mianowicie jak powiedzieć po angielsku, że Hansen strzelił na 3-0, albo w przypadku Legii, jeżeli dobrze pamiętam, Gual strzelił na 4-0. Pewnie wielu z was spokojnie by powiedziało, nie wiem, scored, he scored the goal, he netted the goal, he struck the goal. Moi podopieczni wiedzą, że można powiedzieć, he put the ball into the back of the net. Natomiast jak powiedzieć, że strzelił na 3-0. Hansen strzelił na 3-0, bo tak było w przypadku Jagiellonii z Molde. Słuchajcie, Hansen made it 3-0. Hansen made it 3-0. Make jak robić. Czas przeszły, make made it i wstawiamy wynik. W ten oto sposób mówimy, że ktoś strzelił gola na. W przypadku Legii Gual strzelił na 4-0. Proszę, Gual made it 4-0. Teraz była piękna Liga Mistrzów, Barcelona wysoko wygrała. Nie pamiętam na ile Lewandowski strzelił, ale na potrzeby naszego treningu powiedzmy, że Lewandowski strzelił na 2-1. I zobaczcie, Lewandowski made it 2-1. Ostatnia kolejka Ekstraklasy, nie wiem, taki przykład mi do głowy wpadł, NDIE z Motoru strzelił na 4-2 w meczu z Pogonią Szczecin. NDIE made it 4-2. A zatem pamiętajcie, nauczcie się tylko i wyłącznie make it, czas przeszły, made it. Przy okazji zobaczcie z tyłu, chłopcy piątek, popołudnie, po szkole, w trakcie szkoły, treningi FC Wrocław Akademii. Chłopaki szykują się do meczów, trenują, rozwijają się, budują kulturę zwycięzców w sporcie, w piłce. Nagrywam ten filmik dla was ze Stadionu Olimpijskiego, blisko Stadionu Olimpijskiego. O, tam jest Stadion Olimpijski we Wrocławiu, pola marsowe tak zwane. A zatem pamiętajcie, dzisiejsze wyrażonko made it i wynik. No i znowu, i teraz po tej kolejce, w dzisiejszej kolejce, dzisiaj, jeżeli się nie mylę, dzisiaj na przykład jest mecz Pogoń Szczecin, gra u siebie z Radomiakiem Radą. O, przykład, jutro na przykład jadę na mecz Krakowia, Kraków, GKS Katowice i wyobraźmy sobie, że z Pogoni Szczecin dzisiaj bramkę strzeli Kuluris i strzeli bramkę przykładowo na 3-1. Kuluris made it 3-1. Bawcie się językiem, bo nie tylko angielski kończy się na słówku score, strzelać, ale również strzelić na. A zatem to z football, a z mental pamiętajcie, jak zawsze w poniedziałek nagrywam dla was, cytatem tego tygodnia było: jeżeli dałeś siebie wszystko, nie masz prawa mieć żadnych wyrzutów sumienia. Kobe Bryant, confidence comes from preparation. Pewność się pochodzi z przygotowania. I ten cytat z książki, z biografii matki Teresy z Kalkuty: nie możecie sobie nic zarzucić, jeżeli daliście z siebie wszystko. Jak powiedzieć po angielsku mentalnie, takiego mentalu? Dałem z siebie wszystko. Dałam z siebie wszystko. Słuchajcie, I did my best. Jest kilka opcji, może być. I tried my best, I gave it all, I gave it, you know, 100%, ale I did my best. Na przykład dałem z siebie wszystko, żeby wygrać ten mecz. I did my best to win the match. Dałem z siebie wszystko, żeby mówić po angielsku. I did my best to speak English. Podsumowując, Haaland strzelił na 3-1, Haaland made it 3-1 oraz I did my best, dałem z siebie wszystko. Życzę wam absolutnie fantastycznego piłkarskiego weekendu. Ten filmik pewnie ląduje w piątek wieczorem albo w sobotę rano. Bawcie się, rozwijajcie się. Sharks never stop swimming.